Znajdujemy się w takim całkiem nowym miejscu, jeżeli chodzi o mapę kulturalną Cieszyna, przy Ulicy Głębokiej. Dokładnie tak. Na tej scenie, na której dokładnie właśnie teraz siedzimy, można wystąpić, można zaśpiewać, można zatańczyć. Wszystko zależy od woli występującego. Czyli w podziemiach restauracji właśnie takie miejsce już za wami. Jakieś występy tutaj były, tak? Tak, cyklicznie, co piątek e, w godzinach wieczornych. Nasz serdeczny przyjaciel Artur Papierski prowadzi tutaj swoje przedsięwzięcie. Nazwaliśmy go On Air, gdzie każdy może wystąpić właśnie na tle naszego. Neoretro, gdzie może zaśpiewać e, bądź cokolwiek na tej danej scenie sobie zrobić bez żadnego wstydu. Nikt nie będzie nikogo oceniał. No właśnie, nikt nie będzie nikogo oceniał, e, ale też w planach e, inne przedsięwzięcia. Są w planie stand-upy, jeżeli ze wszystkim dobrze ruszymy. Prawdopodobnie będą już po świętach. E, informacje na ten temat. Oprócz tego też będą w tej właśnie piwnicy tutaj przeprowadzane degustacje win z lokalnych winnic cieszyńskich winiarzy. Kiedy to będzie? Nie wiadomo, ale staramy się to zrobić jak najszybciej, żeby wszystko ukłać w naszym, jak już wiadomo, ciasnym harmonogramie. Ciasnym harmonogramie, no tak. A mnie interesuje, jak wasze drogi się połączyły. Artur Papierski i ty. Bo to taka dobre, w... dobre pytanie. Bo to taka ha. współpraca, teraz rozumiem pełną parą. No jak najbardziej, bez dwóch zdań. Zacząłem znajomość z Cieszynem w ten sposób, że przyjechałem tu na studia muzyczne. No i poczytałem pantoflową, jedno karaoke, drugi koncert i jakoś tak poszło po prostu. Czyli jednak to karaoke. Zdecydowanie bezapelacyjnie. Zdecydowanie. Czyli co, jeszcze raz podsumowując, można tu przyjść, można pośpiewać, można posłuchać, będzie stand-up i wino do tego. Dobra kuchnia, idealne połączenie. No i ja nic nie muszę więcej mówić. Tak? Dokładnie. Dobrze tak. to podsumowało? No oczywiście. Arturze, witam serdecznie. Witam. Dawno się nie widzieliśmy, a ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że pracujesz nad teledyskiem do utworu klęczona, ten teledysk już jest. Tak, teledysk jest. Zrobiliśmy go razem z Bogusławem Dziadzią który ten teledysk wyreżyserował i zrobił. On już jest w sieci od jakiegoś czasu. Ma bardzo dobre przyjęcie zarówno piosenka jak i klip, więc jestem niesamowicie zadowolony z tego. No, jest to piosenka Krzysztofa Klęczona. Jego kompozycja z moim tekstem, więc na naprawdę powód do dumy. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych piosenek w ogóle, jakie kiedykolwiek nagrałem. Czyli udało się. Tak. Udało się, spełniłeś swoje marzenie. Bardzo ważne marzenie. Takie muzyczne. Teraz nagrywamy ten wywiad w takim całkiem nowym miejscu i tutaj też teraz będzie cię można i spotkać, i usłyszeć, i będziesz tutaj działał. Dokładnie. Miejsce nowe, ale przyzwyczajenia stare. To znaczy można pośpiewać, można przyjść, spędzić miło czas i to jest właśnie takie miejsce, gdzie w tych miesiącach takich zimowych, gdzie jest chłodniej, możemy się schronić w piwnicy tutaj właśnie przy Neo Retro. I tutaj co piątki organizowane jest one z Arturem, czyli przychodzimy, siadamy, śpiewamy piosenki, a również koncertujemy. No właśnie, a czy to będzie też taki klimat karaoke? Tak, to oczywiście jak najbardziej jest ten, ten klimat, że można przyjść, śpiewać po prostu ekans jest. Przed nami w tamtej strony i można dosłownie śpiewać karaoke. Czyli karaoke, muzyka na żywo to wszystko w każdy piątek. Dokładnie. Eee, ale co jeszcze przed nami? Bo ja wiem, że tam jeszcze różne inne projekty muzyczne ty nie próżnujesz. Tak, przede wszystkim koncert, bo tu jest doskonały klimat na to, żeby zagrać koncert akustyczny. Eee, miejsce, jak sama widzisz, nie jest eee, za duże, więc zespół rokowy, pięcioosobowy nie bardzo to wejdzie, ale już małe składy akustyczne jak najbardziej. I dlatego jest doskonała okazja, żeby zaprezentować się ze swoim projektem Artur Papierski i Ściśle Fajne. Przypomnę, że Ściśle Fajne to moje dwie sympatyczne koleżanki Ada Gierula i Ola Kotypa, które towarzyszą mi. I taki koncert właśnie odbędzie się już wkrótce, dokładnie 10 marca, czyli dwa dni po Dniu Kobiet. Ktoś mi już zwrócił uwagę, że to jest Dzień Mężczyzny, więc jeden mężczyzna w otoczeniu dwóch pań, właśnie 10 w koncercie tutaj. Na retro. Wstęp wolny. Tak, wstęp wolny. Zapraszam bardzo serdecznie. Bo ty, Arturze, chyba lubisz takie właśnie klimatyczne pomieszczenia, e, takie właśnie, że jest ten kontakt bezpośredni z publicznością. Dokładnie. tak mi na razie nie grozi, więc jak najbardziej kontakt z ludźmi, i to nie tylko na koncertach, ale również na tych spotkaniach oneR jest naprawdę świetna atmosfera. E, bardzo dużo nowych twarzy, ludzi, których do tej pory nie widziałem, a jak wiesz, prowadzę już od czasu browaru. Takie spotkania, więc coraz nowych, dużych, fajnych skupiskach ludzi można tutaj naprawdę poznać niesamowite rzeczy. Czyli podsumowując, każdy piątek, właśnie Dokładnie. tutaj, i teraz 10 marca. 10 koncert autorski, bo to będą piosenki moje, które będę śpiewał w wersjach akustycznych, ale również parę coverów przemycam, bo ludzie lubią usłys usłyszeć czasem piosenkę, którą znają, więc również parę coverów. Ten koncert już tutaj. 10 marca o godzinie 18. Zapraszam bardzo serdecznie.